ciepło również rolników i ich rodziny oraz starostę koszalińskiego Mariana Hermanowicza, radnych powiatu koszalińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach Jarosława Bączkowskiego wraz z radnymi Rady Miejskiej w Bobolicach, zasłużonych dla gminy Bobolice. Tytuł ten został nadany księdzu proboszczowi Ryszardowi Baranowi, Witoldowi Rączce, Kazimierzowi Stoltmanowi wraz z małżonką, dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie Piotra Dziadula wraz z zastępcą Michałem Mętlewiczem i pracownikami KOWR-u, Zbigniewa Trojanowskiego, doradcę ZODR wraz z małżonką, Danutę Karpińską, prezesa Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Bobolicach wraz z pracownikami, Agnieszkę Gąsiorowską, siostrę dyrektora Domu Opieki Społecznej dla Dzieci w Bobolicach wraz z pracownikami i domownikami, Stanisława Babińskiego, dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjnego w Darżewie wraz z pracownikami, Agnieszkę Mojsiuk, wiceprezesa firmy Mojsiuk Motor, dyrektorów i kierowników gminnych instytucji, Jolantę Stępień, Ingę Lewicką, Waldemara Ladę, Monikę Rzemoitel, Zbigniewa Rewkowskiego, Iwonę Golas, Annę Kustrzycką-Brodę, Anitę Jasińską, Małgorzatę Bielecką, Kamilę Marciniak i Esterę Dadan oraz witamy bardzo, bardzo serdecznie także pracowników tych instytucji, prezesów organizacji oraz przedstawicieli instytucji i placówek działających na terenie gminy, a także, Szanowni Państwo, bardzo, ale to bardzo serdecznie witamy mieszkańców gminy Bobolice oraz wszystkich zebranych gości na tegorocznych dożynkach gminnych 2023 w Bobolicach. Brawa! Patryk. Szanowni Państwo, zaszczytną funkcję starostów tegorocznych dożynek pełnią pani Bogna Węclewska oraz pan Józef Balcerak. Zanim rozpoczniemy ceremoniał dożynkowy tradycyjną mszą świętą w intencji zebranych plonów, rolników i ich rodzin, uprzejmie prosimy starostów dożynkowych, panią Bognę Węclewską oraz pana Józefa Balceraka o wniesienie chleba dożynkowego na scenę przed ołtarz w godne dla niego miejsce. Szanowni mieszkańcy, dożynki zawsze wyprawiano, gdy już pokoszono i zrzęto wszystkie zboża. Najważniejszym elementem dożynkowym był wieniec. Wiły go kobiety z kłosów zbóż. Musiały być w nim także kwiaty, jagody, dorodne jabłka i kiście jarzębiny. Przybierano go jeszcze kolorowymi wstążkami. Miał zwykle kształt piramidy lub korony. Z dojrzałych kłosów ręce dziewcząt uplotły żniwny wieniec. A już za chwilę sołectwa gminy Bobolice zaprezentują swoje piękne wieńce. Zapraszamy delegacje poszczególnych sołectw do zaprezentowania wieńców dożynkowych uplecionych z tegorocznych zbóż. Zapraszamy sołectwo Chmielno, reprezentowane przez sołectwa Chmielno panią Iwonę Witkowską. Wieniec prezentują mieszkańcy sołectwa Bogumiła Bondo, Halina Gessler, Małgorzata Kita, Iwona Witkowska. Zapraszamy serdecznie. Wielkie brawa.
Pociwle, reprezentowany przez Sołtys Sołectwa Pociwle, Helenę Bubień, wieniec prezentują mieszkańcy sołectwa Marcin i Emil Głos. Wraz z cudowną Zosią Jarzyńską. Podziwiajmy te wieńce, nacieszmy nimi oko i jeszcze raz wielkie brawa. Szanowni Państwo, mili goście, drodzy mieszkańcy, za chwileczkę odbędzie się msza dożynkowa, która odbędzie się tutaj w plenerze. Z uwagi na szacunek do tej uroczystości uprzejmie prosimy o zachowanie powagi, prosimy o bezwzględną ciszę i wyłączenie handlu na ten czas, a także wyciszenie telefonów. To ważna uroczystość dziękczynna. Prosimy o zachowanie powagi, spokoju oraz szacunku. Mszę świętą dożynkową poprowadzi ksiądz proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bobolicach, Ryszard Baran.
Oprawę muzyczną mszy świętej zapewni nasz wieloletni, doświadczony organista, którego wszyscy doskonale znamy, Jarosław Bryczek.